Wnętrza księgarni wydawnictwa Zysk i Spółka na ulicy Wielkiej 10 znów otwierają się dla najmłodszych czytelników. Za oknem zrobiło się już chłodniej, nie ma tyle słońca. Przyszła jesień, ale w księgarni będzie bardzo ciepło, ponieważ zaczynamy jesienne warsztaty dla dzieci w księgarni Zysk i Spółka. Warsztaty literacko-plastyczne odbywają się w księgarni na podstawie książek tego wydawnictwa. Czy byliście w tym roku w lesie na grzybach? Jeśli nie, to koniecznie musicie to zrobić. Ja byłam i muszę Wam powiedzieć, że było bardzo dużo grzybów i wiem, za jaką przyczyną. Kto był sprawcą takiej ilości grzybów w lesie? Marcepan i Bazyli, bohaterowie książki Leśni Bracia. Razem z nimi wyruszymy w podróż do lasu i dowiemy się, dlaczego grzybów w lesie nagle zabrakło. Oni musieli przeżyć niezwykłe przygody, żeby sprawić, aby znowu były grzyby, te jadalne oczywiście, bo czerwonych muchomorów było mnóstwo. O tej walce między grzybami jadalnymi i trującymi opowiemy sobie na pierwszych jesiennych warsztatach w księgarni Zysk i Spółka. Kolejne warsztaty przeniosą małych czytelników na kontynent afrykański. Kolejnym tematem spotkań jesiennych w księgarni Zysk i Spółka będzie Afryka. A co? Chłodno na dworze, to my się wybieramy na gorący kontynent. A tam razem z nauczycielką będziemy poznawać słonie, nauczać je różnych ciekawych rzeczy, bo one nie chcą się nauczyć pisać i czytać, ale chcą wiedzieć na przykład, jak to jest w kosmosie. Nauczycielka poznała słonie bardzo dobrze i stwierdziła, że są tak różne i tak ciekawe, że musi koniecznie o tym napisać w liście do Xawerego. Na podstawie książki Słoń o ptasim sercu, drugie warsztaty dla dzieci. Oprócz warsztatów na podstawie książek Leśni Bracia czy Słoń o ptasim sercu, wydawnictwo przygotowało jeszcze jedną propozycję dla najmłodszych. Dla dzieci starszych, klas pierwszej, drugiej i trzeciej, chcemy zaprezentować zajęcia na podstawie książki Zeszyt z aniołami. Na tym spotkaniu będziemy opowiadać o tym, jak powstaje książka, wszakże księgarnia nasza mieści się obok wydawnictwa. Dowiemy się także, co to jest pamiętnik i czy każdy z nas może napisać kilka stron pamiętnika, a potem w przyszłości może nawet książkę. Koniecznie potrzebny nam będzie zeszyt z aniołami. Jest to pamiętnik pewnego Kacperka, który opisuje swoją rodzinę, przezabawną, a także szaloną babcię i co najważniejsze swoich przyjaciół. Adasia, artystę, Betty, która bardzo chciałaby być chłopakiem, oraz Anię, która jest tak mądra, bo wszystkie książki przeczytała. Dni warsztatów można ustalać indywidualnie pod numerem telefonu 510 086 296. Każdy uczestnik warsztatów na koniec spotkania otrzymuje książkowy upominek. Każde nasze warsztaty składają się z głośnego czytania, z rozmowy i z zabaw na podstawie danej lektury, a także wykonujemy coś plastycznego. Na zajęcia można się zapisywać do końca listopada. Te zajęcia są przeznaczone dla grup przedszkolnych i dla klas 1-3. Na wszystkich czytelników w księgarni czekają także nowości książkowe. Warto zaopatrzyć się w lektury na nadchodzące jesienne długie wieczory.